Jedni się smażą, a drudzy marzą o wodzie. Tysiące wrocławian pędzi do akwaparku, aby pozjeżdżać z nurtem zjeżdżalni. Jedzie na Wejherowską, aby się popluskać, na glinianki przylotniczej, aby pośmigać na desce, lub podąża na morskie oko, aby brodząc puścić oczko do nieznajomej. Albo wyjeżdża poza miasto. Od ubiegłego roku w Paniowicach koło wioski Szewce na trasie do Obornik Śląskich działa kąpielisko po dawnym żwirowisku z akwenem o powierzchni 9 hektarów. W naszym akwenie jest pierwszej klasy czystości wody, ponieważ jest to teren z dużymi warstwami filtrującymi, ona na bieżąco się filtruje. Cały obiekt w ogóle położony jest przy ujściu Widawy do Odry na granicy Wrocławia przy wyjeździe w stronę Obornik Śląskich. To jest powierzchnia 18 hektarów podzielona na 4 strefy. Największą jest Beach Club, na którym właśnie się znajdujemy. Jest też plaża, zatoka z aleją parkową, ławkami, placem zabaw. I mamy też wyspę, która jest strefą dla wypoczywających ze zwierzętami. Na terenie naszego ośrodka znajdują się również atrakcje sportowe, tak jak boiska do siatkówki, boiska do badmintona, wypożyczalnie kajaków, rowerów wodnych. Jedni miejsce to zakrywają sobą, inni odkrywają, zaproszeni przez kolegów. Kolega nas zaprosił, zorganizował wyjście ze znajomymi i przyjechaliśmy. Pierwszy raz jesteśmy, także bardzo nam się podoba miejsce. Drugi raz, bo uważam, że tutaj jest dość czysto i w okolicy to najlepsze kąpielisko. Bo bardzo nam się tutaj podoba i podoba nam się to, jak zorganizowana jest cała plaża. I dmuchańce są super. I co tobie się podoba, córeczko, najbardziej? Dmuchańce mi się najbardziej podobają. Marian Maciejewski, Echo 24.